Dziękuję Bartku za wprowadzenie, dziękuję za zaproszenie. Jak zawsze Nowa Konfederacja i Bartek Radziejewski prowadzą debatę, tworząc być może nowe zręby myśli politycznej, a w tym akurat konkretnym białoruskim przypadku, czy w naszych wschodnich obszarów buforowych, bo posługując się językiem geopolityki, tak bym chciał to ująć, tworząc być może nową wielką strategię państwa polskiego na nowe czasy. Dlatego, że moim zdaniem od zaraz potrzebna jest rewizja doktryny Mieroszewskiego i Giedroycia, która obowiązuje w polskiej dyplomacji, w polskiej polityce wschodniej od przełomu geopolitycznego 89-90-91, a raczej może taka zbeletryzowana wersja, bo zaraz o tym powiem więcej, gdy się dokładnie przeczyta, zwłaszcza Mieroszewskiego, to ja znajduję tam więcej punktów, które znalazły uzasadnienie teraz, w nowej sytuacji geopolitycznej, w drugiej, trzeciej dekadzie XXI wieku. Innymi słowy, wzywam do rewizji tej doktryny i do nowej wielkiej strategii państwa polskiego na wschodzie. Dlatego, że dotychczasowa interpretacja tej doktryny nie przyniosła rezultatów, które stwarzają właściwe parametry funkcjonowania państwa polskiego w złamanym ładzie globalnym, w złamanym ładzie europejskim. I zaraz znów o tym powiem. Otóż gdy w latach 50. później i później w kulturze paryskiej Giedroyć i później Mieroszewski zaczęli rozważać coś, co stało się później doktryną, spotkało się to z wielkim oporem środowisk emigracyjnych. Dlatego, że musimy sobie zdać sprawę, o czym na Zachodzie się nie pamięta, że państwo polskie miało swoje obszary buforowe i Kresy Rzeczypospolitej były obszarem głębi strategicznej państwa polskiego. W związku z tym nasze elity emigracyjne nie chciały się pogodzić z Jałtą i z oddaniem obszarów na wschód od Bugu Imperium Kontynentalnego Sowieckiego, głównie z powodów strategicznych. Oczywiście wchodziło w to kulturowe i tak dalej. Każdy pomysł, który później stał się doktryną, że dobrze, rezygnujemy z Białorusi i Ukrainy oraz rezygnujemy przede wszystkim z naszej dawnej imperialnej polityki rewizjonistycznych zapędów. I to nie dotyczyło tylko terytoriów Wilna i Lwowa, ale również wpływów politycznych, tak obiektywnie rzecz ujmując. Jest wart ceny ze względu na to, że te państwa buforowe dadzą nam bufor wobec Rosji, która zawsze będzie się próbowała odradzać. Dodatkowo Giedroyć, w ogóle dodatkowo w latach 70. dodano, że to poprzez demokratyzację Rosji, w ogóle poprzez demokratyzację, eksport i ideę liberalnego państwa, ta Rosja się rozsadzi i te państwa buforowe będą tym bardziej związane z Polską, która będzie nośnikiem jako najdalej na zachód wysunięta część pomostu bałtycko-czarnomorskiego i w ten sposób zakotwiczymy nasze bezpieczeństwo, niepodległość w systemie atlantyckim, zachodnim i jednocześnie Rosja nie utraci potencjał do oddziaływania na politykę europejską. Wydawało się to być świetnym mechanizmem, zwłaszcza w momencie, gdy się Sowiety rozpadały w 1991 roku chaotycznie i może tu nie ma czasu, żeby powiedzieć na dygresję, że były możliwości rozegrania tego jeszcze lepiej moim zdaniem, o czym może tutaj obecni powiedzą, jak propozycja Unii Celnej czy Gospodarczej z Białorusią, która padła w roku 1992, zaraz po Białowieży. I to by przesunęło granice, tak jak Mieroszewski pisał pięknie w swoim tekście, że przesunięcie granicy z Przemyśla na Bramę Smoleńską znacząco zmieniłoby kalkulacje geopolityczne państwa polskiego. I na tym chciałbym się właśnie skupić. Otóż lapidarnie, czy może tak beletrystycznie rozumowana doktryna Mieroszewskiego i Giedroycia polegała na tym, że politykę na wschodzie realizujemy przez Unię Europejską, później NATO, przez różne projekty, pomysły, partnerstwo na wschodzie, generalnie demokratyzujemy cały ten obszar i nie prowadzimy własnej, tradycyjnej polityki poprzez tworzenie lewarów, czyli instrumentów nacisku. Przez własną siłę projekcji wojskowej, przez własne planowanie operacyjne na wschodzie, po to, żeby objąć na przykład gwarancjami Ukrainy i Białorusi, teoretycznymi przynajmniej, bez wpływów politycznych, bez wymuszania kontraktów dla naszych firm budowlanych, bez kupowania motor Sicz, bez kupowania firm białoruskich itd., itd. Przekraczało to nasze horyzonty, myślenie i generalnie chcieliśmy, żeby to Zachód robił za nas tą politykę. Problem polegał na tym, że w momencie, gdy Zachód jest słaby, rozpada się i generalnie nie ma jasnej polityki, to my stajemy się zakładnikiem tej sytuacji. I oczywiście obrońcy tak rozumowanej doktryny będą mówić, że
będą bronić tej polityki ostatnich 25-30 lat, że no ale jak mogliśmy inaczej to zrobić? Ja zaraz o tym powiem, jak mogliśmy inaczej to zrobić, a przede wszystkim musimy inaczej to zrobić, bo być może nie przetrwamy, gdy inaczej nie będziemy tego robić. I tutaj odniosę się do Mieroszewskiego, który jednak jak się dobrze go przeczyta, to mówił, że to chodzi o przestrzeń, zwłaszcza na kierunku białoruskim, o przestrzeń między Bugiem a Bramą Smoleńską, a nie o to, jak ona jest wypełniona, jakimi rozwiązaniami ustrojowymi. I co ważniejsze powiedział, że Rosjanie zawsze myślą w ten sposób, że na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim panują albo Polacy, albo Rosjanie. I nie ma innego rozwiązania. To powoduje, że nie możemy się dziwić, że Putin prowadzi nielinearną wojnę limitowaną na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim i codziennej grze o przewagi. On nas traktuje jako przeciwnika, więc jak my możemy jego nie traktować i nie traktować tej przestrzeni jako pola gry, oddając to walkowerem? Samo to w sobie powoduje, że przegrywamy. To jest jedna rzecz. Po drugie, brak polityki na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim być może, ale to akurat nie wina Polski, doprowadził do tego, że on został podzielony ostatecznie. To znaczy nasze wejście do Unii Europejskiej podzieliło też konstrukt Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego, prowadząc do napięć. Na przykład takich napięć, że być może Białoruś jest do połknięcia przez Rosję. I Imperium Europejskie, Unii Europejskiej, w tym Niemcy, no cóż, łatwiej mogą to zaakceptować. To, że Ukraina również nie była związana naszymi wpływami przez ostatnie 30 lat, powoduje, że jest łatwiejszość dzielenia. Mało tego, powiem też wprost, powoduje to napięcie wobec mocarstw zewnętrznych, wobec Pomostu, które chcą balansować system europejski poprzez to. Amerykanie, Niemcy i Chińczycy. W związku z tym to czyli brak naszej aktywnej polityki na wschodzie tak naprawdę destabilizuje z punktu widzenia geopolitycznego cały system, a nie stabilizuje go, odpuszczając. I to widać teraz. Co więcej, okazało się w momencie, gdy projekt europejski stracił po wojnie gruzińskiej, później po kwestii kryzysu finansowego, swój ekstensywny charakter, czyli że poszerzano obszar penetracji kapitałowej rdzenia europejskiego, penetracji regulacyjnej, w zamian za to dając bezpieczeństwo polityczne, stabilizację i rozbudowując infrastrukturę, ale dając nowe rynki dla penetracji kapitału starej Unii Europejskiej. Gdy Rosjanie, bo to Rosjanie zatrzymali w dużej mierze, zatrzymali ten projekt europejski siłą wojskową, okazało się, że nie wiemy co dalej. I nasza polityka już wówczas powinna się była zmienić, a się nie zmieniła. Jest to brak pomysłu na to, co zrobić z Pomostem Bałtycko-Czarnomorskim i brak polskiej polityki na wschodzie, a polska polityka jest tam naturalna, bo jesteśmy sworzniem komunikacyjnym tej przestrzeni, już abstrahując od naszych kulturowych, historycznych, imperialnych zaszłości. Taka jest po prostu rzeczywistość. W planowaniu operacyjnym, wojskowym, na przykład na wschodniej flance NATO, jest to oczywistość. Linie strategiczne, linie graniczne są na Dnieprze i na Dwinie. Z punktu widzenia tego, jak Rosjanie na to patrzą, jak my musimy na to patrzeć, jak kiedyś Niemcy musieli na to patrzeć, którzy tu wchodzili w ten region wielokrotnie, w ten czy w inny sposób. I obecnie w planowaniu natowskim również ma to takie samo znaczenie jak kiedyś. Kto się zajmuje tym, to wie. Innymi słowy, nie ma oderwania sytuacji białoruskiej i tego, co się stanie z Łukaszenką za tydzień, za dwa tygodnie, od sytuacji bezpieczeństwa państwa polskiego. I nie tylko z powodu Bramy Brzeskiej, nie tylko z powodu przesmyku suwalskiego, nie tylko z tego to powodu, że państwa bałtyckie są nie do obrony, jeżeli państwo polskie nie będzie miało jak dojść, jeżeli wojsko polskie nie będzie miało jak dojść, przynajmniej przy obecnej konfiguracji i obecnym rozmieszczeniu, rodzaju, sposobie rozmieszczenia wojsk natowskich i amerykańskich w państwach bałtyckich. Białoruś staje się pivotem, sworzniem. Jej przestrzeń całkowicie zmienia pole bezpieczeństwa państwa polskiego. Powiem więcej. Od kilku miesięcy mówię o dwóch stronnictwach w Polsce, które walczą tak naprawdę o rząd dusz i o orientację geostrategiczną. Jedno stronnictwo nazwać można powiedzieć niepodległościowym, który w oparciu o Stany Zjednoczone chce budować niepodległość państwa polskiego, po komunikację północ-południe, gazoporty, niezależność energetyczną, jest nieufnie nastawiona do Niemców, do projektu europejskiego i oczywiście konfrontacyjnie do Rosji, oraz stronnictwo kontynentalne, stronnictwo Imperium Europejskiego, które chce się przytulić do Niemiec, chce się związać z gospodarką kontynentalną niemiecką i uzyskać w ten sposób dywidendę pokojową, rozwijać się i tak dalej, i tak dalej.
Uważam, że rewizja doktryny Mieroszewskiego i Giedroycia w kierunku zrozumienia, czym jest sama przestrzeń oraz na czym polegają, i zaraz o tym w końcu powiem, jakie są środki i instrumenty tej polityki, jest, będzie potrzebna dla obu tych wyborów i dla obu tych stronnictw. Jeżeli wygra Stronnictwo Niepodległościowe i będziemy budowali naszą niepodległość, podmiotowość na pomoście bałtycko-czarnomorskim, w przewidywaniu, że Imperium Europejskie i tak nie odniesie skutku, Unia Europejska nie przetrwa, to tym bardziej będziemy potrzebowali Białorusi, Ukrainy i wpływów na tym przedpolu bezpieczeństwa. A jeżeli Imperium Europejskie przetrwa i się skonsoliduje, to Polska dla Niemiec będzie kluczowym państwem buforowym oddzielającym od całego Wschodu i Niemcy same zainwestują w to, żeby Wschód miał jakieś przedpole bezpieczeństwa. I wtedy Polacy w kontekście polityki niemieckiej będą musieli też rozstrzygnąć sami sobie, co z Białorusią i Ukrainą się będzie działo w kontekście właśnie zabezpieczenia od Rosji, tak czy siak w ramach konsolidującego się Imperium Europejskiego. W związku z tym w ten czy w inny sposób, przy użyciu innych instrumentów, ta kwestia musi wrócić. Musi wrócić. Żeby zobrazować słuchającym nas, jak jest to ważne. Wyobraźmy sobie, że jutro dokonuje się aneksja Białorusi. Oczywiście, na początku nie będzie tego widać. Łukaszenka gdzieś wyjedzie, później coś się ogłosi, później będą jakieś sformalizowane akty prawne, tak jak po 17 września 1939 roku. Czy ktoś to zauważył na świecie? Jakieś referenda, jakieś podpisy, jakieś nowe konstytucje, jakieś rzeczy. Ale de facto Białoruś stanie się miejscem projekcji siły rosyjskiej. I wówczas poczujemy na własnej skórze, jak zatęsknimy za czasem, gdy tak nie było. I to jest natychmiast jednego dnia poczujemy. Całkowicie zmieni to planowanie operacyjne Wojska Polskiego na kierunku kaliningradzkim, przesmyku suwalskim, inne kalkulacje wobec państw bałtyckich, inne żądania wobec Amerykanów. Całkowicie zmieni dyslokację Wojska Polskiego na całej wschodniej flance. Spowoduje również, zmusi polityków do zmiany polityki całkowicie oraz będziemy musieli mieć nowe otwarcie z Ukrainą, takie czy inne wtedy, automatycznie. Kto wie, czy to, co się wyda abstrakcją w dniu dzisiejszym, gdy to powiem, gdy zdamy sobie sprawę, że aneksja Białorusi nie została zapobieżona, na to nic nie zrobiło, partnerzy europejscy zaakceptowali to, a Amerykanie nie byli w stanie zablokować tego, czy okaże się, że nie będziemy musieli bilateralnie wejść w sojusz z Ukrainą po prostu i dać sobie wzajemne gwarancje. Ja nie mówię, że jestem za tym, nie mam tego przemyślanego, tylko pokazuję, jaka się może potoczyć gra myślowa. A to będziemy zupełnie wtedy w innym świecie, w innej architekturze. Często w debacie, już kończę tą swoją wypowiedź, często w debacie powtarza się, że no ale jakie instrumenty nacisku? Przecież Polska nie ma instrumentów nacisku. No nie ma, bo nie próbowała ich uzyskać. A instrumenty nacisku są politycznego są jak świat światem takie same. Inwestycje kapitałowe, osobowe, personalne, geografia personalna, budowy, firmy polskie i to się samo tworzy. Nie wiem, dlaczego nie mogliśmy kupić Motorsiczy. Może ktoś mi z Państwa wytłumaczy, dlaczego PFR nie mógł kupić, jak teraz była ta kwestia z chińskimi pieniędzmi. Dlaczego my nie kupiliśmy? Przecież to były jakieś grosze na stole. Dlaczego to Niemcy, a nie my będą robić koleje na Ukrainie? Ile firm na Białorusi? Dlaczego polskie firmy budowlane w wyniku negocjacji z Łukaszenką nie budują na Białorusi wszystkiego? Dlaczego nie robimy wielu innych rzeczy? Dlaczego Białoruś na przykład nie mogłaby podzierżawić fragmentu zewnętrznego portu w Gdańsku i mieć przepływy strategiczne na morze z Gdańska? Dlaczego rewersu nie możemy odwrócić na Białoruś i dać im niezależność od Rosji albo przynajmniej dać im możliwość? Dlaczego wojsko, teraz może się to zmienia, dlaczego Wojsko Polskie nie buduje takich koncepcji operacyjnych, nie tworzy i nie pokazuje zdolności, które dadzą Łukaszence większe pole manewru? Dlaczego Wojsko Polskie nie wymusza na Amerykanach, czy w ogóle nasi politycy, taki, a nie inny posture, żeby tworzyć jeszcze poprawioną architekturę bezpieczeństwa, tylko zadowala się tym, żeby do państw bałtyckich przez wąski przesmyk suwalski. To są później konsekwencje tego, że Łukaszenko siedzi, myśli sobie, tutaj zbiera fanty na plusy i na minus i patrzy, jakie ma pole manewru. I moim zdaniem te rzeczy zostały zaniedbane. Już nie mówiąc o pieniądzach na fundacje na wschodzie, na prawdziwe instrumenty, na rozpoznanie osobowe, że tak powiem. Tak? Oby to się nam nie odbiło czkawką w roku 2020, dlatego że niestety są symptomy, które wskazują na tym, że Rosjanie
mają zamiar rozstrzygnąć sprawę białoruską bardzo wkrótce. I jeżeli nikt się nie powstrzyma na tej drodze, to możemy być w zupełnie nowej architekturze bezpieczeństwa. A dla Polski Białoruś jest kluczem. To jest najważniejsze pole bezpieczeństwa państwa polskiego. Dziękuję. W telegraficznym skrócie punkty sobie zapisałem na karteczce, bo rzeczywiście nie ma czasu. Rewizja doktryny Giedroycia Mieroszewskiego oraz nowe podejście do sytuacji bezpieczeństwa europejskiego i w ogóle do pomysłów, które powstają na zachodzie kontynentu, uważam, że powinno wymuszać od państwa, które ma ambicje być podmiotem w Europie Środkowo-Wschodniej i w ogóle na Pomoście, to żeby wyraźnie powiedzieć partnerom zachodnim, w szczególności Niemcom i Francuzom, że pomoc bałtycko-morska jest strefą no-go dla nich bez Polski. To znaczy, że nie ma żadnych dyskusji z Rosjanami, bo Rosjanie w ogóle bez Ukrainy, bez Polski nie są mocarstwem europejskim. W ogóle nie liczą się wyżej sił. Taka jest prawda. Natomiast są stare kalki myślowe u Francuzów zwłaszcza, że są. Więc bardzo łatwo można przetestować pomysły Macrona, bo po prostu bez Polski się nie da rozstrzygnąć przyszłości Ukrainy, tylko Polska sobie z tego nie zdaje sprawy i nie sięga po takie argumenty i powinniśmy bardzo szybko zacząć sygnalizować na poziomie takich rozmów analitycznych, politycznych, żeby się uspokoili na zachodzie Europy, bo to jest strefa no-go bez Polski i od tej pory tak jest. Jest czerwona linia i nie ma żadnych pomysłów wielkich biznesów i wielkich dealów nad naszymi głowami w całej strefie dawnych obszarów buforowych Rzeczypospolitej i to trzeba egzekwować i sankcjonować zachowania, które powodują, że jest inaczej. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że wobec Chin, Chiny nadchodzą od masów lądowych Eurazji i trzeba, i Chińczy potrzebują partnerów, trzeba chińskiemu ambasadorowi, chińskiej dyplomacji i wszystkim zasygnalizować, że to jest strefa, z którą z Polską trzeba uzgadniać wszystkie pomysły na Pomoście Bałtycko. Chińczycy akurat najbardziej posłuchają, bo są urugowani i będą się uczyć i to my możemy ich nauczyć. Co jest naszą przestrzenią. Na przykład przy 16+1 zaniedbaliśmy to kompletnie i oni szukają Niemców. I my staliśmy się przedmiotem i to Niemcy wyznaczają horyzonty myślenia, kto jest podmiotem Chińczykom. W formacie tej 16, teraz 17+1, dlatego stali do proszenia jak obserwator. Powinniśmy wyciągnąć wnioski z tego błędu i na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim wobec wschodu wyraźnie to Chińczykom powiedzieć. I to się da zrobić. Akurat z Chińczykami łatwiej niż z Amerykanami, o czym zaraz zresztą powiem. 3. Potrzebna jest koncepcja operacyjna dla Sił Zbrojnych RP, która będzie polegała na obronie aktywnej na przedpolu bezpieczeństwa w systemie antydostępowym w polskim projekcie. Nie wojny sojuszniczej z NATO, bo takiej nie będzie, tylko w grze sygnalizacyjnej o równowagę na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim Siły Zbrojne RP mają być kalkulowane do zdolności oddziaływania bojowego na linii Dniepru i Dźwiny. To jest must. My musimy to mieć, bo nie przetrwamy. Tak. I to jest do zrobienia. I tak musimy pozyskiwać zdolności, szykować. Łukaszenko i jego generałowie Rosjanie to będą widzieli. W ten sposób należy rozmawiać z Amerykanami również na ten temat, co do ich dyslokacji oraz to, jakie zdolności powinniśmy pozyskiwać systemy sprzętowe. Nie uciekniemy od koncepcji operacyjnej aktywnej obrony na przedpolu bezpieczeństwa. Nie da się tego zrobić. Nie da się obronić Polski bez tego. Od razu to powiem, co do tego jestem przekonany i mam to bardzo dobrze przemyślane. Zresztą postaram się napisać coś o tym większego. 4. Tak. Dokładnie odwrotnie. Tak. 4. Polityka narracyjna na całym Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim, czyli musimy mieć, ja nie mówię jaką, bo nie jestem od tego specjalistą, ale jakąś narrację w kontekście tego, co Putin wytwarza, narrację Hatyń, różne rzeczy, to my musimy mieć koncepcję narracyjną dla narodów Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego, które mają wspólnotę losów historyczną i w przyszłości również moim zdaniem będą miały wspólnotę losów. Projekt imperialny rosyjski przeciął tę wspólnotę losów. I musimy stworzyć narrację projektu cywilizacyjnego, który jest atrakcyjniejszy niż rosyjski, bo jest. Napoleon zapytany kiedyś, co jest potrzeba, żeby prowadzić taką, a nie inną, wygrywać wojny, powiedział po pierwsze pieniądze, po drugie pieniądze, po trzecie pieniądze. Potrzebujemy pieniędzy. Polska wbrew pozorom te pieniądze ma. Może nie ogromne, ale po prostu alokacja tych środków odpowiednia, tak? Na przykład ile firm ukraińskich po kryzysie jest w distress situation, tak? Czyli nie ma wypłacalności, a ma patenty. Przecież to na Ukrainie były czołowe przemysły kosmiczne, rakietowe Związku Sowieckiego, czy silnikowe jak Motor Sich, które są o niebo lepsze od naszych, tak? Na silnikach Motor Sich połowa armii tureckiej lata dronami, nie mówiąc już o Bliskim Wschodzie. No dlaczego my nie kupimy za darmo prawie takich patentów i nie wejdziemy do gry technologicznej. Na Białorusi ile jest rzeczy, tak? A oni potrzebują. Ta pożyczka chińska wcale też nie była wcale taka wysoka.
No, musiałem to powiedzieć. Centralny port komunikacyjny. Centralny port w obrębie catchmentu, czyli obszaru ciążenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, są wszystkie miasta zachodniej Białorusi, Ukrainy oraz Królewiec. Innymi słowy, jeżeli byśmy zbudowali, stworzyli nowoczesne koleje, szybkie połączenia, to oni wszyscy ciążyliby do obszaru cywilizacyjnego Rzeczypospolitej. To jest proste jak budowa cepa, za przeproszeniem. I przepływy strategiczne. Po prostu trzeba to zrobić. Tak? Ja jako prezes wiem, że Ukraińcy prosili o spotkania, chcieli przyłączyć Lwów do systemu komunikacyjnego, Centralnego Portu Komunikacyjnego. Można by jeszcze o tym mówić. Mówiłem wielokrotnie o podłączeniu z Odessą, Konstancą w Rumunii itd., itd. Jest Polski Fundusz Rozwoju. Czy nie mógłby zainwestować w coś sensownego na Ukrainie zamiast w rzeczy w Polsce, które są drugorzędne? Pożyczki, firmy, zakupy i tak dalej. Na końcu ostatnią rzecz powiem. Trzeba zawsze tylko pamiętać, że Rosja niektóre działania może traktować jako bardzo ofensywne, zwłaszcza na kierunku białoruskim, na bramie smoleńskiej, bo Rosjanie się też obawiają utraty bufora białoruskiego. To Łukaszenko rozgrywał w swoim wywiadzie grudniowym. Więc to nie może być takich czysto hasłowych, jak my tu teraz, tylko to musi być rozpisane na wielu nutach. Bardzo dziękuję.